To zmieni modowanie Simsów na 80, 100, albo nawet więcej razy łatwiejsze, i jest to rewolucja w modach. Cześć, dzień dobry, kochani, z tej strony Kosmo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj w końcu, a raczej wczoraj, bo 14 listopada wyszła strona Carreforge z modami do Simsów 4. Jak zapewne pamiętacie, na jednym z ostatnich filmów opowiadałem Wam o tym, jak The Sims 4 integruje się z Carrefour, czyli takim, można powiedzieć, programem do modowania różnych gier, który tak naprawdę ułatwia to modowanie bardzo. Dodatkowo sprawdza, czy mody są bezpieczne, sprawdza, czy nie mają żadnych wirusów i automatycznie je updateuje. Także, kochani, to jest coś bardzo, bardzo mocnego. I w końcu mamy do tego dostęp również w Simsach 4 ale jeszcze nie w pełnej okazałości, o czym zaraz Wam powiem. Na samym początku, 14 listopada, została zaprezentowana właśnie ta strona, którą widzicie teraz na ekranie. Ma ona na ten moment u siebie 1055 modów, to jest o 400 chyba więcej niż wczoraj miała, także te mody dochodzą tutaj w bardzo, bardzo zatrważająco szybkim momencie. I ta strona ma wszystkie mody sprawdzone przez ekipę CarsForce, są one w 100% bezpieczne, nie mają one żadnych wirusów i możecie pobierać dowoli. Zostało na podzielona taki kategoria, jak mody, czyli wszystkie mody skryptowe, które zmieniają w jakiś sposób grę, więc mam tutaj na przykład życie w biznesie, gdzie nasi Simowie po prostu mogą sobie w biznesie żyć, na przykład w jakiejś piekarni i tam gdzieś u góry mieszkać, to normalnie w grze nie jest dostępne. Chodzenie na spacer z większą ilością zwierząt, mamy również jakieś paczki, pus, jak widzicie, no jest tego naprawdę dużo na przykład szansa na poronienie, możliwość zrobienia aborcji, bardzo, 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 bardzo dużo rzeczy, wonderful uzmic, uh, czyli mod, który jest po prostu must haveem, bo tam mamy na przykład dojście systemu atrakcyjne ale też rozwinięte bardziej, barabara cykl menstruacyjny, większy wpływ na relacje i tak dalej. No ale nie o tym to rozmawiamy, to wszystko wy będziecie sobie mogli przejrzeć, prawda? Mamy też stwórz Sima, mamy też pokoje i parcele, mamy też budowę i katalogi, mamy Simsy, mamy gospodarstwa domowe, światy i zwierzęta, więc jest tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I na ten moment wygląda tak, że to po prostu pobieramy sobie dany mod, zatem pobierzmy sobie coś i zobaczymy jak to wygląda. Mamy na przykład skin, który widzicie tutaj, możesz sobie kliknąć go przybliżyć, jest to taki skin, no nieważne czy nam się podoba czy nie, po prostu sobie go pobierzemy, klikamy sobie tutaj download file, czekamy 5 sekund i... To już jest w naszym folderze pobrane w komputerze, po prostu. Proszę bardzo, mamy Miko Skin Overlays i możemy sobie otworzyć to programem do rozpakowywania plików, ponieważ ten plik jest spakowany, żeby po prostu ważył mi, jest taki skompresowany. Otwieramy go sobie programem Winrar albo 7 Zip do wyboru do koloru i następnie przerzucamy wszystkie pliki, które mamy do folderu MODS. To nie jest najłatwiejsza opcja pobierania modów, bo nie jest jeszcze ona udostępniona, natomiast ta jest w 100% bezpieczna. Nie pobierzecie żadnego wirusa i wszystko będzie działo. Natomiast ja teraz pokażę, jak to będzie wyglądało już 6 grudnia wraz z właśnie z mod hubem, z klientem Curseforge. Na ten moment, jak widzicie, mamy tutaj przeróżne gry, w tym kliencie World of Warcraft, Stardew Valley, Minecrafta i takie różne rzeczy. Już 6 grudnia tutaj pojawi się kolejna gra, jaką oczywiście są Simsy 4, ale ja pokażę, jak wygląda to na przykładzie Minecrafta. Tutaj mamy mody, które ja mam po prostu w Minecraftie, Strugi to jakiś Farming Valley i The Pixel Mod. To nie jest ważne, ale chodzi nam o to tutaj, że mamy szukaj modpaków. I jak widzicie, mamy tutaj różne modpaki. I tak samo będziemy widzieć to w przypadku The Sims 4 i będziemy sobie mogli po prostu kliknąć install. Jak widzicie, i to już nam się pobiera, i my nie będziemy musieli nic w tym przypadku robić, więc to jest przełatwe i już mamy to w grze, nie będziemy musieli nic otwierać, nic rozpakowywać, nic w tym stylu po prostu robić. To jest prześwietna serio. I następnie, po pobraniu takiej modyfikacji, macie tutaj różny opis, co ona robi, i macie trzy kropki, więc możecie zmienić sobie wersję, otworzyć folder, gdzie ona jest, zobaczyć stronę, z której została pobrana. Tak naprawdę, wszystkie rzeczy naprawić. W przypadku Sims 4 też, jeżeli pojawi się aktualizacja tej modyfikacji, to będziecie mogli sobie ją zaktualizować. już wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Oficjalna strona Cursor dosłownie zapowiedziała i pokazała nam, jak to będzie wyglądać, także odpalimy sobie to wideo i wam to pokażę żebyście mieli pełne wyobrażenie, jak to będzie wyglądało. Po pobraniu klienta jak widzicie, będziemy mieli coś takiego, gdzie mamy Simsy 4 i moje mody zdobądź więcej modów. Mamy tutaj różne modyfikacje i będziemy mieli również przycisk Update All, czyli zaktualizuj wszystkie. Update, czyli zakończyć daną rzecz i delete, czyli po prostu usuń. Będzie to bardzo, bardzo łatwe i to już wtedy będzie bardzo, 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 bardzo ułatwione pobieranie tych modyfikacji i będzie to mógł zrobić naprawdę dosłownie każdy. W tym przypadku teraz nie jest tak łatwo, ale i tak jest łatwiej niż było to w przypadku innych różnych dziwnych stron. My sobie zatem, jak wygląda to w przypadku różnych innych modów i jakie tutaj mamy mody. Mamy modyfikację na przykład MC, Command Center, czyli modyfikację, która jest potrzebna na tak naprawdę. Każdemu z Was, bo to jest takie centrum dowodzenia simsowe i bez tej modyfikacji nie możecie zrobić naprawdę wielu rzeczy. Tutaj możecie, nie wiem, zmienić nawet godzinę, zmienić sobie pogodę, zmienić Sima w kasie, po prostu takiego, którego już mamy, ustawiać jakieś tak naprawdę zażyłości rodzinne. Bardzo, bardzo, bardzo dużo ważnych rzeczy. Tutaj mamy na przykład 100 dodatkowych cech do gry podstawowej. Oczywiście w wersji angielskiej, ale są też, widziałem przy niektórych modach, tłumaczenia do niej, więc to też jest świetne. Mamy Sims 4 Multiplayer Mod, co jest oczywiście bardzo fajne, i jak już to będzie działało w przypadku właśnie tego klienta Carrefourjowego, to będzie naprawdę bardzo, bardzo łatwiej, będziecie mogli grać z Waszymi przyjaciółmi po prostu od razu mamy simda dating app czyli takiego simowego tindera w którego też gram jest on naprawdę bardzo bardzo fajny i jest tych modów bardzo dużo możemy je słuchajcie poszukać sobie po wersjach gry po różnych rozszerzeniach simsowych, czy to dodatkach czy to akcesoriach czy pakietach rozgrywki możemy sortować je sobie po ilości pobranych widzicie a teraz sobie posortuję je po ilości pobrań, po popularności na dany moment po imieniu po tym kiedy miały ostatni update i po tym kiedy zostały wyd Stworzone. Tych modów na tą stronę dochodzi bardzo dużo, ale zaletą tej strony i tego całego modowego huba jest to, że nie można tam wrzucić dosłownie każdego moda. Ten mod musi spełniać wiele warunków, tak naprawdę bezpieczeństwa. Musi być przetestowany po prostu przez pracownika, który pracuje w Caresforge, w grze, czy on działa, czy nie psuje gry. Więc są to mody nie da się po prostu zrobić tego, żeby było to bardziej bezpieczne. I po prostu tutaj macie pewność, że nie wyskoczy wam żadna dziwna reklama, nie pobierzecie przypadkiem jakiegoś wirusa, bo tutaj wszystko jest tak naprawdę robione właśnie po to, żebyście wymogli mogli sobie te mody pobierać. Jest to strona w 100% zaufana, więc wiem, że niektórzy z Was na przykład bali się pobierać modów, bo pobrałem się wirusa, no bo mody były po prostu na różnych stronach. Te mody, które są tutaj, mają wszystkie, wszystko dosłownie sprawdzone i jest dosłownie, nie ma możliwości, żeby te modyfikacje zepsuły Wam komputer, Zepsuły z się jeszcze coś w tym stylu, bo po prostu wszystko to jest sprawdzone. I to są naprawdę dobre mody, na przykład Mod Tool, czyli zabierz obiekty z parceli, gdzie macie sobie stać, na przykład różne obiekty w mieście, książka kucharska, naprawdę jest tego bardzo że możecie kupować więcej. Parcel niż tylko jedną, system nauki online. Jest tego naprawdę bardzo dużo Śpi całą noc. O, spiralne schody, w sensie schody okrągłe, więc z tego naprawdę, moi kochani, bardzo dużo i ja jestem zadowolony, że w końcu coś takiego doszło. O to też jest fajny mod, że dzieci mogą na przykład wyprowadzać zwierzęta, bo teraz normalnie w grze tego robić nie mogą. Więc bardzo fajnie, że EA po prostu, że tak powiem w końcu tak bardzo te mody doceniło, wie, że tak naprawdę Simsy 4 i w ogóle Simsy na modach są zbudowane i po prostu 3 4 gracze z modami gra, więc bardzo fajnie, że stworzą taką stronę, gdzie możemy się spodziewać tego, że po prostu te mody są sprawdzone, są dobre i to jest super. Jak widzicie mamy też tutaj różne kategorie modów, na przykład mamy, że to jest kategoria gameplay, pozy i animacja na przykład w tym przypadku funkcjonalne obiekty, więc wszystkiego też możemy się dowiedzieć, jest to bardzo fajnie zrobione, ja jedynie co bym zrobił to no, powiększył te zdjęcia, bo czasem tego nie widać, trzeba po prostu w tego moda wejść, no nie i przyjrzeć się temu po prostu bardziej. Natomiast ja uważam i tak, że to jest super, jakby to w ogóle jeszcze było tłumaczone na polski, to by było serio, idealnie, no ale też wiem, że nie możemy za dużo wymagać y, pobierania modów. Niestety wiąże się z tym, że 3,4 albo nawet więcej, 90% po prostu tam rzeczy jest po angielsku, ale ja myślę, że ta strona jest na tyle łatwa, nawet jeżeli sobie coś pobierzecie przypadkiem, to i tak się nie stanie, bo nie pobierzecie nic. Takiego co można zaprzeć w komputer, więc ja myślę, że to jest świetne i jest to naprawdę rewolucja, jeżeli chodzi o mody i jest to rewolucja w pobieraniu modów, jest to ogromne ułatwienie. Także już, moich, nie uważam naprawdę, że ta strona jest warta zajrzenia, bo jest tutaj bezpiecznie, dobrze, szybko, łatwo i za darmo, oczywiście. Co jest najważniejsze zatem i ja dziękuję wam wszystkim, oczywiście, za oglądanie. Zawsze pamiętajcie, że u mnie informacje o takich rzeczach powinny być bardzo szybko. I cóż, ja dziękuję Wam. Widzimy się w kolejnych odcinkach, Jeżeli wam ten film się spodobał, zawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Napiszcie, co sądzicie o tym, że jej tak robi. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. I cóż, widzimy się już niedługo na innych filmach. Do zobaczenia i miłego modowania życzę. Cześć!